Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo zauważyliście, jestem ja, Józef Maria Ruszar, a nie Jan Polkowski, a to dlatego, że Janek woli siedzieć na sali, kiedy ja robię jakiś wstęp. Bacznie mi się przygląda wtedy. A poza tym nie będzie widać, jak się krzywię, jak ja coś mówię, a mu się nie podoba. To tym lepiej dla publiczności. Drodzy Państwo, w czerwcu tego roku wydałem poezję zebrane Jana Polkowskiego. Jak widzicie, tom ma swoje 500 stron prawie. Bo mam do czynienia z kimś, kto pisze wiersze od 40 lat. Akurat w przypadku Jana sytuacja jest trochę nietypowa, bo jak większość poetów oczywiście zaczynał za młodu i te pierwsze wiersze powstawały w 70-tych latach. Pierwsza publikacja była w 77 roku, stąd takie 40-lecie okrągłe. Natomiast i te lata 70. i 80. to są czasy młodości. Wyszły wtedy 4 tomy wierszy. I chcę powiedzieć, że od razu trzeba zrobić pewne zastrzeżenie. Janek przeszedł w takiej krytyce literackiej, mówiło się, że był najwybitniejszym poetą stanu wojennego. Jest to zdanie, które doprowadza go do szału. Bo po pierwsze, w stanie wojennym to on wydał jeden tom, a w latach 70. i 80. było ich 4. Więc to jest po pierwsze nieprawda. Po drugie, oczywiście stał się bardzo obiecującym młodym poetą jeszcze zanim powstała Solidarność, prawda? Więc to nie można tak odcinać, nie można tak upraszczać po prostu. Natomiast ten rodzaj określenia, on był spowodowany częściowo przynajmniej nie tylko złą wolą, ale próbą zaklasyfikowania poety do jednej szufladki, żeby już był z nim święty spokój, ale także dlatego, że to się bardzo rzadko zdarza w poezji, ale przez 20 lat potem poeta milczał. I dopiero w 2009 roku od 2009 roku zaczęły się ukazywać następne tomy. W 2009 był to Kantus, który pokazał, że powrót do poezji w przypadku Jana Polkowskiego był powrotem mocnym, prawda? Że to nie było coś takiego, że przychodzi poeta po 20 latach i pokazuje jakieś wierszyki. Kantus jest wybitnym tomem wierszy i stał się także dużym wydarzeniem literackim. Potem Cień, potem Głosy i ostatni tom, który się dotychczas ukazał, to jest Gorzka Godzina. To są takie same i inne wiersze. Takie same, bo widać, że to jest ten sam człowiek. Oczywiście ma 20 lat więcej. Jest człowiekiem już w tej chwili, mówiąc w sile wieku. Ja mówię senilne wiersze. Literaturoznawcy mają takie określenie na wiersze starych poetów. Literaturoznawcy w ogóle kochają wiersze starych poetów, bo one są po prostu głębsze. Głębsze o całe doświadczenie życiowe. Młodzi poeci mogą być bardzo utalentowani, ale jak wiemy, ich doświadczenie życiowe jest trochę mniejsze. Ja osobiście uważam, że najwybitniejszym tomem wierszy Jana jest ten ostatni, Gorzka Godzina. Ja kocham te wiersze. I teraz, proszę Państwa, jak mówimy o twórczości
kogoś, kto przez 40 lat pisze wiersze, no to rzecz jest trochę trudna do takiego krótkiego zagajenia. Postaram się, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, przyszła mi do głowy taka sprawa, że Państwo, którzy jesteście zgromadzeni dzisiaj, stanowicie bardzo specjalną grupę czytelników. Sami pracujecie w języku, a jednocześnie pracujecie zupełnie inaczej niż poeta. Ja sobie pomyślałem, jadąc na to spotkanie, że w gruncie rzeczy, ja też przez wiele lat pracowałem jako dziennikarz, że w gruncie rzeczy dziennikarze mogą mieć pewne trudności z czytaniem tych wierszy. Dlaczego? Dlatego, że zupełnie inaczej operują językiem. Bo to jest po prostu tak, że praca w języku dziennikarza wygląda, jest zupełnie inna. Innego rodzaju wartości, nie zawsze przestrzegane, to inna sprawa, ale taki idealny dziennikarz przede wszystkim pisze klarownie, prawda, precyzyjnie, jasność, oszczędność, pewna ekonomia użycia języka, obawa przed nadmiarem, prawda? To jest coś, co powinno cechować dziennikarza. Także neutralność językowa, prawda? Neutralność w przedstawianiu świata, dążenie do obiektywności. Krótko mówiąc, praca dziennikarza z językiem jest przede wszystkim pracą racjonalną, a przynajmniej powinna być, prawda? Jak się domyślamy, oczywiście literatura piękna, no prawie, że na antypodach się tutaj rysuje. Może z jednym wyjątkiem. Takie bardzo literackie użycie języka spotykamy w felietonie. To tam może dziennikarz popisać się swoim subiektywizmem. Ten subiektywizm jest nie tylko dopuszczalny, ale należy nawet do istoty takiej formy, prawda? Emocjonalne nacechowanie języka w felietonie też nie razi, prawda? Też nie jest sprzeczne z ideą obiektywnego dziennikarstwa. Wręcz przeciwnie, felieton na ogół jest złośliwy. Trzeba mieć też duże poczucie humoru, prawda, żeby pisać felietony. Jest jeszcze jedna rzecz. W felietonie w gruncie rzeczy używa się humoru i używa się emocji po to, żeby zabić. Tak, przy pomocy w felietonie język służy do zwycięstwa, a nie do prawdy. O tym wiemy dokładnie, prawda? Dlaczego ja o tym mówię? Bo tak dziennikarze albo dziennikarze, powiedziałbym, klasyczny dziennikarz używa właśnie racjonalnej, obiektywnej mowy, aby przedstawić świat takim, jakim jest, prawda? Albo z tym jednym wyjątkiem właśnie w felietonie, gdzie język jest inaczej użyty. Ale trzeba też popatrzeć na to, że literatura jest na antypodach takiego felietonu. Ma nie zabijać, lecz stwarzać. Jest po to, aby pokazać niezłośliwie, nie prześmiewczo świat, z wyjątkiem może satyry, ale to jest odrębne zagadnienie, ale pokazać istotę świata. I to pokazywanie istoty świata, proszę Państwa, to jest ta zasadnicza różnica, która powoduje, że w przypadku literatury komunikatywność niekoniecznie jest cnotą, że literatura nie musi mówić wprost, że głęboki sens, jaki jest zawarty w tekście literackim w ogóle, a w tekście poetyckim w szczególności, jeszcze bardziej, że ten głęboki sens często musi być dopiero odkrywany. On nie jest na wierzchu, on nie jest podany in extenso. Trzeba potrudzić się trochę, aby do niego
dotrzeć. Tak samo jednoznaczność słowa w poezji funkcjonuje inaczej. Nie na zasadzie prostego komunikatu, który jest odbierany bezpośrednio i słowo musi być w tym sensie precyzyjne. Precyzja poetycka jest zupełnie inna. Precyzja poetycka precyzja poetycka idzie poprzez wieloznaczność, poprzez symbole, obrazy, poprzez język, poprzez słowo, które się mieni znaczeniami. I dopiero przy pewnym wysiłku odkrywamy i jesteśmy tym zaskoczeni, że właśnie poezja potrafi być niezwykle precyzyjna, ale na zupełnie inny sposób niż jest to w dziennikarstwie. Wbrew temu, że słowa się mienią znaczeniami, odcieniami, sens często zależy od sąsiedztwa innych słów. Coś, co jest zdumiewające w dobrej poezji, a właśnie taka jest poezja Jana Polkowskiego, nagle odkrywamy, że tego się nie da powiedzieć inaczej, że poeta znalazł taką formułę, która przy wieloznaczności jest jednocześnie niezwykle precyzyjna. Ja wiem, to wygląda trochę dziwnie, ale tak właśnie jest, że wbrew pewnej nieoznaczoności języka poetyckiego mamy takie odczucie, że oto poeta w samo sedno utrafił. I do tego jest jeszcze jedna zagadka poezji. Służą mu słowa, które pochodzą z bardzo różnych parafii. Jedne są piękne, inne są brzydkie. Jedne są subtelne, drugie są wulgarne. Jedne są proste, drugie są skomplikowane. Znaczy jakby cały zasób języka nagle się pojawia, czasami nawet w tym samym wierszu. Ja tu mam taki wiersz Polkowskiego, który chcę Państwu przeczytać fragment, żeby zwrócić uwagę na to, że nawet wiersze na ten temat powstają. Bo co robi poeta? Lepi ze słów zhańbionych, zużytych lub zranionych, z odpadków porzuconych przez poetów i ideologów, z przemówień kłamców i wezwań tchórzy. Każdego dnia powstaje nowy słownik jałowych kobiet, nieznanych dezerterów, zmarnotrawionych synów. W ich mgle mrowi się tłum stronników milczenia. Stronnicy milczenia to są wrogowie poezji i wrogowie poetów. Język w całej swojej okazałości, w całym swoim bogactwie jest sprzymierzeńcem poety. No dobrze, ale trzeba by jeszcze zapytać, ale co jest takiego charakterystycznego na przykład w poezji Jana Polkowskiego, co mogłoby nas przekonać do tego, że bez poezji tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w najważniejszych sprawach się porozumieć? Otóż, proszę Państwa, u wielkich poetów, u takich jak Herbert, Miłosz, bardzo ważnym elementem jest empatia. Tak. Proszę Państwa, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że takie bardzo optymistyczne spojrzenie na świat i człowieka jest dosyć naiwne. Wielcy tragicy greccy byli przekonani, że człowiek nie cierpi, że człowiek jest cierpieniem. W tym znaczeniu, że cierpienie jest elementem naszego życia, naszej egzystencji.
To samo mówi Biblia, wystarczy przeczytać Księgę Hioba. Nawet tak zwani w czepku urodzeni też może ich dotknąć, chociażby choroba. A tak czy inaczej na pewno przyjdzie śmierć. I proszę Państwa, wielki poeta oczywiście to rozumie i czuje. I w wielkiej poezji jest bardzo dużo empatii, współczucia dla naszej egzystencji. Bo nawet jeśli nam się udaje jakoś prześliznąć przez życie, to wcześniej czy później doświadczymy cierpienia. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To jest jedyna pewność, co do której możemy mieć pewność. I chcę powiedzieć, że jest taki tom wierszy Jana Polkowskiego, który cały jest utkany z empatii. To jest tom przedostatni, jeżeli byśmy się cofali do tyłu, Głosy. Jest to tom dosyć niezwykły w polskiej poezji i w ogóle w światowej poezji, bardzo taki, powiedziałbym, zwarty, zbudowany z wierszy w pewnym sensie podobnych do siebie, chociaż każdy jest bardzo zindywidualizowany i stanowiących jednocześnie całość. Proszę Państwa, to jest taka sytuacja, że w tym tomie poeta znika, co jest bardzo rzadkim przypadkiem. Ego poety rzadko mieści się w takim pomieszczeniu, jak jesteśmy w tej chwili. Otóż, proszę Państwa, zupełnie zniknąć w swoich tekstach jest bardzo trudno poecie. Głosy to jest cykl wierszy, tom wierszy, który mówi o ludziach z 1970 roku w Gdańsku. Anegdotycznie rzecz biorąc, on powstawał w momencie, kiedy Jan współpracował przy powstaniu filmu o grudniu 70 roku, ale to jest kwestia anegdotyczna. Otóż istotą rzeczy jest to, że poeta się wcielił w bardzo różne postacie. Wdowy, matki, siostry, brata, córki, syna zamordowanych w grudniu 70 roku. To jest taka Antygona rozszczepiona na tam wiele osób, prawda? Bardzo różnych osób. To są bardzo trudne wiersze do napisania, dlatego że trzeba się schować za jakąś postacią, wcielić się w jakąś postać i zobaczyć jej ból, zobaczyć jej tragedię. Bo przecież ofiary grudnia 70 roku to nie są tylko ci zabici. Na inny sposób ofiarami są dzieci zamordowanych, inni bliscy. Tu tragedia polega na braku. Bo jeżeli się jest synem zamordowanego, to się nie ma ojca. I to nie, że nie ma się ojca dzisiaj, że nie miało się ojca jeszcze wczoraj i nie ma się jutro. Tyle lat, ile się żyje, nie ma się tego ojca. Nie poszło się z nim na ryby albo nie kopało się z nim w piłkę. Prawda? Takiemu synowi czy takiej córce odebrano dzieciństwo z ojcem. Prawda? W zależności od tego, czy jesteś siostrą zabitego, czy żoną zabitego, czy matką, ta tragedia mieni się różnymi kolorami, różnymi odcieniami bólu. I chcę powiedzieć, że nie ma w polskiej literaturze, a raczej w światowej także nie, takiego zwartego tomu, w którym byłoby aż tyle odmian bólu opisanych przez poetę.
Bardzo to jest dziwny tom. Ja muszę powiedzieć, że przez kilka lat nie byłem w stanie napisać recenzji z tego tomu. Był zbyt emocjonalny dla mnie, że nie mogłem nabrać dystansu. Potrzebowałem kilku lat czytania tego tomu, tych wierszy, żeby zacząć o tym mówić. I jeszcze jedna rzecz. Niezwykła intuicja psychologiczna, która spowodowała, że ci ludzie mówią rzeczywiście bardzo różnie. Przecież mówią jakby o tym samym, ale mówią za każdym razem, zarazem inaczej. I na tak różny sposób, powiedziałbym odkrywczych, przecież naprawdę trudno sobie wyobrazić i taką reakcję. Ja przeczytam początek jednego z wierszy, który jest zupełnie odrębny i który na mnie zrobił największe wrażenie emocjonalne. Kochany tato, strasznie cię nienawidziłem, dlatego, że cię nie było, a reszta świata była. Intuicyjnie każdy z nas rozumie, że to jest prawda psychologiczna. Że nawet można mieć pretensje do zabitego. Osiem tomów wierszy jest w tej jednej książce. Osiem tomików wierszy dotychczas napisanych. A poeta pisze dalej. I dzisiaj przeczytam wam wiersze najnowsze, takie, które ukażą się w najbliższym tomiku. Zapraszam Jana Polkowskiego. Więc z różnych względów, także zdrowotnych, przeniosłem się na wieś i tam mieszkam z czterema kotami, trzema psami i stadem jeleni dybowskiego. No nie jest to samotnia pełna, dlatego że to jest Małopolska. Jak Państwo wiedzą, Małopolska jest najgęściej zaludnionym regionem w Polsce, więc wieś, w której częścią jest ten przysiłek, no też pewnie z 800 osób tam mieszka co najmniej, ale no na co dzień rozmawiam tylko z tymi osobami, które wymieniłem. To jest Bari, mieszaniec owczarka szkockiego i alzackiego, niemieckiego właściwie. Ale też piórem pan przebywa. Tak. Jest Pinscher Pongo, najstarszy mój pies i najmłodszy, który 1 października skończy rok. Dużo ma z owczarka kaukaskiego. No, a koty też są bardzo różne. No, głównie to są kocice, tylko jeden kot. I powstało troszkę wierszy, z których kilka Państwu pozwolę sobie przeczytać. W koronach brzus. Maj chudnie i gardzi resztą miesięcy. Więcej sypiam, mniej śpię, piję miksturę na żołądek, czytam Maraja i Brodskiego. Minęły dwie zimy, odkąd zaległem na zboczu niewielkiej góry przeciętej 17 zakrętami gminnej drogi. Tu nie ma demokracji. Twarda dyktatura dębów odbiera mi głos. Delegalizuje samotność, wysysa pochopne istnienie. Nie pozwala wybierać między nocą i dniem. Kropla po kropli zakopuje w glinie wędrowną krew. Gdy rankiem zanoszę jeleniom owies i siano, oplata mnie pajęcza spowiedź brzus i nie wiem, jak dalej milczeć. Dom i ucieczka. Pień metasekwoi skręcony ciasno wokół tajemnicy, pięknej lub marnej prawdy, szczerości śmierci.
Ścinam drzewa i suszę polana na wietrze. Zranione pnie i konary już nie chłoną świata. Ścielą bezdomne gniazda, wiążą twarde węzły niemożliwe zmienionym. Splątane słoje obejmują mnie chłodno, jakbym poległ wraz z nimi, układał na stosie własne kości i szukał schronienia w ogniu. A ja jak każdy tchórzliwy człowiek chcę jedynie przetrwać zimę i nie mogę uniknąć ciosu drwala. Pongo. Pongo, postrzelony pinczer, 6 lat przesiąkał neogotyckim kurzem Collegium Novum. Ocierał się o profesurę i studenterię i z namaszczeniem podlewał hondę jego magnificencji. Na wsi korzysta z nieobecności historyków i filologów i lekceważy argument, że psy jego rasy wyhodowano, by tępiły w gospodarstwie kuny, tchórze i wszelkie gryzonie. Wyleguje się na tle biblioteki i uwodzicielsko przystojny patrzy na mnie z pobłażaniem, gdy obok przemyka mysz. Postrzelony pinczer Pongo oddycha tylko po to, by mknąć przez świat z absolutnie nieosiągalną prędkością. Resztki suchej zimy, wezbrane płuca tymowskich gór, przesiłki świerków i smukłe sylwetki kruszyny, strajki nauczycieli i kontrolerów lotów, wypchana nowymi mapami Europy rura Nord Stream, bezdzietne dzieci nienarodzonych dzieci i garbaty horyzont Nowego Jorku są tylko tłem dla ptasiego błysku jego sierści. Czasami teatralnie poszczekuje na wiewiórki bezczelnie kradące orzechy. Przed dzikiem ucieka z godnością, niedbałym truchtem, by nikt nie pomyślał, że jest zblazowanym miejskim humanistą, ulegającym zbyt prostym prawom przyrody. Być albo kryć się w opuszczeniu rzeczy, żyć albo zapominać, niknąć w niemej chwili. Z pamięcią nawet śmierć mnie nie rozłączy. Porzucić można tylko przyszłość, reszta jest powracaniem. Prowadzę ostatnio oszczędne rozmowy z bukami i lipą. Ostrożnie obserwuję kocice i psy, czy mogły wyczuć ślad Boga. Czekam szczególnie na odpowiedź siwobrodego mędrca, mieszańca owczarków szkockiego i niemieckiego, plus paru kropel niezbyt pewnej krwi. Zanim rano wstanę i na oślep dotknę stwarzające słowo, pies już wie i wybacza. Zgadza się być słabszym. Mnie nadal upokarza wierna niecierpliwość. Za ścianą śpiewa kosmos. Morze nie podchodzi bliżej. Las wyruszył, ale pozostanie dobrym domownikiem. Pracujemy wspólnie, by coś po sobie pozostawić. Ja sieję trawę, nim zmyje mnie deszcz. O zmierzchu, z psami do Zelin, po rudej glinie, przez bezwładną Europę, wzdłuż rozproszonych świateł błotnistych źródeł. Mijam rosnuty tłum obłoków, zżółkłe łąki, ściek sterczących storczyków, chwiejne łachmany przodków z garbatym uporem orzą u gór, czekają na jałmużnę Bożej burzy. Las, psalm, zastygłe psy. W doryckiej ciszy surowe proporce modrzewi, zamiłowania do pokory i wysiłku pomnażają pierworodne piękno. Wyciągają do mnie ramiona, ciepło lipy, pieta rondanini, matka oparta o ołtarz buka modli się, stoi w kolejce pod kartkowy cukier, czeka na moją pomoc, pozwoli mi jeszcze żyć. Jak długo będę jeszcze odróżniał poranioną Nikę od stosów porzuconych ciał, miasta wczoraj odbudowane od wczoraj zburzonych i niszczonych teraz, apostatów od kapłanów,
siłę kłamstwa od nędzy kłamców, przemoc wolności od handlu niewolą. Na wszelki wypadek moja miłość sypia z bronią, dom zmienia miejsca noclegu, paszport zdjęcia, hymn ukrywa w wapnie czerwień flagi. Wracamy wyrwą wąwozu, jeszcze kilka okrzyków myszołowa i zapłonie szarzejąca korona zachodu, uderzy potop nieruchomej nocy. Do następnego wiersza jest tak, przypis. W Szwecji zniszczono niektóre książki Astrid Lindgren. Co jest prawdą, biblioteki wyselekcjonowały niektóre książki Astrid Lindgren i przekazały do zniszczenia i zostały spalone. Ze względu na rasizm, który tam był zawarty, zdaniem ekspertów. Gdy czernię papier, pochylam głowę. Wspólny czas rodzi wspólne słowa i sieje prochy przyszłych losów. Narody jak skład książki rozsypane przez cenzora wędrują od przecinka Azji do kropki Europy. Z Reichstagu do Auschwitz, z Moskwy na Kołymę i z dumą kłamią. Wyzuci z pamięci czekają na nowy alfabet. W szczupłych zgłoskach polszczyzny musi wystarczyć ziemi, rytmu i wody, pogody i oddalenia, by zbudować kryjówki dla gołębicy, człowieka i psa, by w cieniu starych słów słuchać myśli dziecka w brzuchu matki, gdy szła po rampie i ginął w niej głos, twój syn jest ponad śmierć. O tak, jestem bezrozumny i chory na własną niewinność, ale jeśli zechcesz, możesz mnie ocalić. Zachowaj mnie, zachowaj we mnie żagiew spragnionej samotności, siew wiernej opowieści. Gdy tamci gromadą szli w stronę kościoła, suma już trwała. Proboszcz z wysiłkiem dźwigał ciało i krew, bo w dłoniach ukrył wszystkich zgromadzonych i wzniósł ich ponad sens słońca i nieważny czas. Kurz przyglądał się chciwie przez jasne witraże, milczenie rozpoczęło pokutę i post. Spodziewali się rzymskich kohort Piłata, misy z wodą niewzruszonych kapłanów i żydowskiego tłumu. Jak zawsze z niejasnym, choć znajomym lękiem czekaliby ktoś inny, nagi, pohańbiony, zginął zamiast nich. Tamci z siekierami, widłami i motykami szli do kościoła jak na sianokosy, rzęcie zboża, wykopki albo wyrąb drzew. Stłoczeni w nawie cierpliwie dojrzewali do śmierci, jak schylone przez blask sierpnia kłosy lub ospały w słońcu groch. Po lewej klęczały kobiety, przy nich dzieci, z prawej mężczyźni. Krew opuszczała bezładnie psalm responsoryjny, bez porządku starszeństwa i niepodług zasług. Święty Paweł z namysłem pisał list do Koryntian. Widział wszystko, notował z bielałej pamięci, lecz nie wiemy, jak zdołał odepchnąć myśl, że nowa ofiara nie jest już potrzebna. Żniwiarze zmordowani zdzieraniem ubrań, butów, obrączek, kolczyków, korali wrócili do wsi odpocząć przy zabijaniu chorych. Ja najmniej godny z lachów, zbyt leniwy i grzeszny, by umrzeć na stopni ołtarza, miałem zginąć razem z psami w ogniu pierzyn i krzyku kur. Uderzony obuchem gorączki spałem półprzytomny w jamie pod stodołą i jak martwy milczałem pół wieku. Późny rok, upał, kwarantanna czerwca,
Porzuciło mnie ciało, czy zginąłem w ciele? Mam rozpaczać po sobie, czy otworzyć czule czysty los? Bezcieleśnie istnieję intensywniej, śmieję się z pośpiechu śmierci. Jestem bezinteresownie niepełny, niedosiężny dla konkurencji materii, sam na sam ze swobodą nieobecności. Stwarzają mnie samotni, którzy myślą o mnie i wtedy bywam człowiekiem. Ziemia stygnie, pył traw rusza pod wiatr. Co mija, czeka na radość żniw. By być, myślę jak nie być i cofam się w ciszę przed początek światła i widzę przez lęk nicości, jak Bóg lepi z gliny ogień i otwiera w nim ranę polskiego języka. Wschód. Przez całe życie budował mnie bunt, burzyła żarliwa niezgoda. Zmęczony szukałem innych sposobów wyzwolenia. Przeszukiwałem bezpańskie losy, koczowałem w porzuconym czasie, ukrywałem się, by dotykać ciemności niewidzialnych słów, a nawet zostałem ojcem czworga bożych wyzwoleńców. Teraz idę dalej, usynawiam sieroce biografię, karmię i wychowuję niewykorzystane strzępy zdań, gromadzę pamięć anonimowych przechodniów, pielęgnuję pod językiem niedonoszony płód piękna i pospiesznie uczę się mówić od wnuków. Starość mnie zaskoczyła, jest przecież niedbałą kopią beztroskich, chłopięcych pokus. Buntuje się z patosem, nie wstydzi bezsilnej wściekłości, lekceważy moje kpiny i próbuje ukryć w gwiezdnym ciele matki. Ona, pochylona nad smugą obiecanej miłości, hostią pisma i ogrodem rozwidlonych dróg, karmi cierpliwie bezradną przyszłość. Wie, że tutaj, na wschód od zdeptanych nut ody do radości, dojrzewa się szybko jedynie do śmierci. I ostatni wiersz, który jest napisany jakby w dialogu z wierszem Filipa Larkina, nie wiem, czy Państwo znają tego poetę, tłumaczonego, był tłumaczony przez Barańczaka i Denela. To jest konserwatywny, angielski, bardzo wybitny poeta, nieżyjący już, który napisał wiersz pod tytułem Wybuch i on traktuje o śmierci górników kopalni i uroczystości po ich śmierci. No, trudno opowiadać o wierszu, trzeba go przeczytać. Ale muszę o nim wspomnieć, dlatego że ten mój wiersz jest jakimś rodzajem dialogu dzisiaj oczywiście sformułowanego wobec tekstu, który został napisany, co ważne, kilkadziesiąt lat temu, prawda? Wybuch. Był dzień wybuchu. Jaskrawy gwar miasta krył się w labiryncie tatuaży turystów, w marudzeniu dzieci, w życiodajnym milczeniu zielonkawej rzeki. W sytej sieci powietrza stało słoneczne zmęczenie i radość pewności, że wszystko co ludzkie już się wydarzyło. Biała klinga katedry przecinała wzgórza, wiatru, gęste od skwiru polujących jeżyków. Na schodach świątyni schnący fresk południa pochylał głowę przed chaosem tłumu. Na placu przed fasadą wirowała mozaika twarzy, i podobnie jak z innych rozdroży Europy, przesyłana stąd zdjęcia łagodnych zwycięzców i ich łupów, rdzy cegły,
ugru trawertynu i różu żywego marmuru. Czy ktoś patrzył na ludzi w średniowiecznym świetle z drugiej strony Facebooka i widział w nich dobro? Rudowłosą dziewczynkę niosącą na parking piórko ukryte bezpiecznie w sierocym węzełku dłoni. Kobietę wyjmującą ze zranionej stopy cierń potępionej przeszłości. Gdy zachód zczerniał, wzbiły się nagle cienie leniwych gołębi i o bruk uderzył łopot szyb, skwir krwi i bełkot dymu. Nazajutrz, zasmuceni, okryci swądem zniczy, nie dostrzegli w oszklonych na nowo witrynach odbicia procesji 12 cichych ciał. Zabitych wywieziono przecież do kostnicy, więc dlaczego szli teraz nad przepaścią miasta namaszczeni, wyprostowani, lżejsi od skwiru jeżyków, oczyszczeni z ciężaru niezniszczalnych dni? Czy naprawdę dlatego, że spośród zgubionej rzeszy stojących na brzegu tylko oni mogli zostać wybrani, by zachować życie? Dziękuję Państwu. Jeśli nie ma pytań, to... Nie, jest jeden widz, który prosi o to, że chciałby więcej słuchać poezji. Ja się odniosę jeszcze do tego, co mówił Józek Orzeł, bo rzeczywiście pozory świadczą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przykłada wagę do kultury, bo minister kultury jest wicepremierem, ale to jest jedyny dowód na tę tezę. A przecież jest tak, że w dodatku w kulturze wszystkie zmiany zachodzą bardzo wolno, prawda? Zastosować jakieś kroki natury socjalnej czy gospodarczej jest dużo łatwiej. Potrzebne są w gruncie rzeczy na to pieniądze, prawda? I szybka legislatura. Natomiast oczywiście zmiany w demografii też będziemy musieli czekać na odwrócenie tendencji i na skutek przede wszystkim na rynku pracy, żeby się finanse publiczne nie... Ale chcę mówić o kulturze. W kulturze to wszystko miele bardzo wolno się obraca, ale ma zupełnie inne znaczenie. Bo jak powiedział tutaj Józek Orzeł, chodzi o co? Otóż chodzi o to, żeby większość parlamentarna pamiętała, że nie tylko wśród wyborców musi mieć większość, żeby wygrać następne wybory, ale powinna mieć większość wśród publiczności. Publiczności, która czyta, słucha i ogląda. A przede wszystkim tę publiczność pomnażać. 63% Polaków nie czyta ani jednej książki w ciągu roku, prawda? My jesteśmy najbardziej ciemnym narodem w Europie. Statystyczny Czech czyta 13 książek. Statystyczny Polak czyta jedną książkę. Wliczając to książki kucharskie, proszę Państwa. Więc tutaj zadanie jest ogromne. Był przytup, prawda? Jest 1% na kulturę. Tylko ja też kiedyś publicznie powiedziałem, nie są nam potrzebne czołgi w sytuacji, kiedy nie będzie kogo bronić. Poza tym ci, którzy będą w tych czołgach, muszą wiedzieć kogo, dlaczego i po co bronią. Czyli bez tożsamości, którą buduje kultura, nie są nam potrzebne ani śmigłowce, ani czołgi. A rząd chce wydawać 2,5%, bardzo to się chwali, tylko że najpierw trzeba dokonać tego, co robił Churchill. I to, Państwo znacie to zdanie, ale ja to przypomnę, bo lubię to przypominać. Jak przyniesiono budżet Churchillowi w czasie II wojny światowej z obciętym funduszem na kulturę, to zapytał ministrów, to w takim razie po co my prowadzimy wojnę? I nie zgodził się na obcięcie funduszy na kulturę, prawda? W czasie II wojny światowej. To ładny bon mot, ale on pokazuje
sens funkcjonowania tych, którzy wydają pieniądze publiczne i sens istnienia państwa. Państwo jest emanacją narodu, a naród istnieje tylko wtedy, kiedy wie, kim jest. Żeby można było stworzyć szansę młodym twórcom, żeby ci młodzi twórcy nie musieli porzucić własnych poglądów, własnej tożsamości, wyniesionej z domu tradycji, ponieważ awansować, zarabiać i być pisarzami na przykład mogą być tylko wtedy, kiedy siebie zdradzą, kiedy zdradzą polską tradycję, bo tylko tacy mogą zrobić karierę, to w tym celu państwo musi dokonać pewnego wysiłku. Państwo nie wykonuje tego wysiłku. I będzie tak, jak było ze Szczepanem Twardochem, jednym z w tej chwili najbardziej lansowanych pisarzy w Polsce, prawda? Który debiutował w prawicowych wydawnictwach, pisał konserwatywne książki, krytyczne wobec III Rzeczypospolitej i zrozumiał, że dalej tak pisząc, po pierwsze nie będzie pisarzem, tylko będzie musiał gdzieś pracować, nikt nie będzie o nim wiedział i nie zrobi kariery. I został Ślązakiem z zawodu, tak? Śląskim pisarzem, nienawidzącym Polski, ośmieszającym Polskę, kpiącym, prawda, przewracającym całą historię, także poza swoimi książkami wypowiadający się o Polsce z pogardą. Mówiący, że na przykład Polacy to naród barbarzyński. To jest przykład kliniczny. I adresuję tę uwagę zresztą nie tylko do rządu, do państwa polskiego, ale również do was, dlatego że dwie rzeczy decydują o tym, zdecydowały o tym, że Szczepan Twardoch został pisarzem Gazety Wyborczej, prawda, i poprawnej lumpen elity, która chce Polskę zniszczyć. Po pierwsze, nie mógł z tego wyżyć, ponieważ nie było programów i nagród, które by go promowały i pozwalały mu żyć i pisać dalej, a czytelnicy prawicowi go i tak nie kupowali. Bo jest półanalfabetyzm, prawda? I my bardzo często w takich gremiach o charakterze konserwatywnym czy prawicowym narzekamy na Jandę i tak dalej, ale to publiczność prawicowa może i powinna sfinansować twórców bardzo różnych i pozwolić im żyć i tworzyć, prawda? Stworzyć im warunki. W jaki sposób? No kupując ich książkę, idąc na ich film, prawda? Kupując ich płytę i tak dalej, i tak dalej. No nie da się inaczej. Inaczej się tego nie da zorganizować. Państwo może dawać stypendia, nagrody i powinno. Nie ma poważnej prawicowej nagrody. Z poważnymi pieniędzmi, prawda? Nagroda Szymborskiej 200 tysięcy dla poprawnych politycznie poetów. Jest Nike, jest Silesius, jest Nagroda Gdynia. Za pomocą tych nagród ustala się hierarchię i finansuje się twórców, tak? Co robi prawica w tym względzie? Ma jedną nagrodę Mackiewicza, która zresztą i też jest literacka, bo to różne książki tam dostają, tę nagrodę. Ale po pierwsze, ona jest malutka finansowo i marketingowo też nie da się jej porównać. A co państwo? Jaką ma nagrodę państwo? Media publiczne i tak dalej, i tak dalej. Kościół, gettowe nagrody dla gettowych wydawców i gettowych twórców. Największą nagrodę przedwojenną literacką przyznawał Kościół Polski, episkopat. W jury byli sami świeccy. Profesor Pigoń, prawda, profesor Kleiner i tak dalej. To była największa nagroda. Andrzejewskim dostał w samym końcu II Rzeczpospolitej i zrobił wielką karierę, bo dostał najważniejszą nagrodę literacką. Więc tutaj trzeba ogromnego wysiłku, ponieważ dając ludziom słusznie różnego typu wsparcie dla rodzin, 500+, tam emerytura plus i tak dalej, wszystko to są bardzo słuszne decyzje, na które czekaliśmy 27 lat. Tylko to są decyzje, które po pierwsze na krótką metę dają polityczne poparcie w wyborach, ale jak się już wszyscy przyzwyczają do 500+, to jakby dowolna rzecz może załamać to poparcie. Trwałe poparcie daje tylko przywrócenie normalnego patrzenia na państwo i odbudowanie tożsamości, bo polską tożsamość trzeba odbudować. Proszę pana, przepraszam, ja chciałem zapytać, proszę pana,
Co pan rozumie przez normalne państwo? Bo mówi pan, że ludzie powinni odbierać kulturę, ludzkość jako społeczeństwo najpierw trwa o swój byt. I proszę pana, to pan powiedział o tym, czy popiera pan to, że ktoś się obraża na naród, że nie kupuje jego książek? Myślę, że nie, bo w literaturze i w kulturze zawsze było, że kultura to jest pewien wysiłek, to jest przesłanie. Człowiek musi pokazać się, żeby ludzie odebrali, bo ludzie nie wiedzą, nie znają. Proszę mi pokazać program, w którym trochę w radiu mówi się o kulturze. Proszę mi pokazać program telewizyjny, który cytuję. A swoją drogą chcę panu pięknie podziękować za te teksty, które pan przeczytał, głębię ich. I panu narratorowi, że pan tak pięknie nas wprowadził w samą sprawę zrozumienia głębi pańskich treści. I ja rozumiem, że czuje pan gorycz do tego, ma pan prawo, ale zamknął się pan gdzieś tam na zewnątrz. Proszę pana, trzeba wyjść do narodu. Bo skąd my mamy wiedzieć, proszę pana, skąd my mamy znać, gdzie to jest? Przyszedł pan, bardzo dziękujemy, to pójdzie w świat, proszę pana. To pójdzie, ludzie zobaczą, a gdzie my mamy kulturę, jaką mamy, proszę pana, co oni czynią? Jakieś tam, proszę pana, festyny, jakieś inne historie, proszę pana, do czego to jest podobne? Proszę pana, w socjalizmie pracowało się bardziej nad kulturą niż obecnie. Proszę państwa, ja się schowałem, tylko że twórca to jest ktoś, kto powinien przede wszystkim tworzyć. Jego fizyczna obecność jest całkowicie drugorzędna. Ważne jest to, że pisarz pisze, a rzeźbiarz rzeźbi, a malarz maluje, prawda? A czy on fizycznie przychodzi do studia telewizyjnego i tak dalej, to już jest kwestia drugorzędna. A jeśli chodzi o marketing, promocję, wskazywanie, przypominanie, ustawianie hierarchii i tak dalej, tym się twórca, przepraszam bardzo, zająć nie może. I czy ja siedzę w lesie, czy ja siedzę gdzie indziej, nie ma to żadnego znaczenia. Bo ja, mimo tego, że nie jestem najlepszego zdrowia i tak dalej, jak to zostałem zaproszony, to przyjechałem. Co dla mnie jest dużą wyprawą, bo muszę dojechać do Krakowa i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę państwa, to jakby odnosi się do tej samej kwestii. Platforma Obywatelska zabrała 2000 zł dotacji do bibliotek gminnych na zakup książek. Wybitny minister Bogdan Zdrojewski nawet to zabrał, bo ciemną masą łatwiej zarządzać. Ja jestem ciekaw, po pierwsze, czy PiS przywrócił tę dotację i ją zwiększył? I co zrobił dla gminnych bibliotek, które powinny być ośrodkami właśnie kultury i działać, tam powinny być spotkania, dyskusje na taką skalę, na jaką to jest możliwe w gminie oczywiście, bo nie możemy tam zrobić przecież Bóg wie czego, ale na to powinien być postawiony bardzo silny nacisk. Już nie mówię o tym, co się powinno dziać w bibliotekach powiatowych, wojewódzkich i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jakie tam są zmiany. Być może krytykuję niesłusznie i niesprawiedliwie. Być może już są 10-tysięczne czy 20-tysięczne dotacje, ale powiem szczerze, że wątpię. I są biblioteki szkolne i lokalne, są dotowane. Proszę pana, wszystkie są dotowane, tylko ja mówię, że zabrano ministerstwo, bo przecież biblioteka gminna, jeśli już szczegółowo rozmawiamy o kulturze, a podstawą kultury jest właśnie są takie instytucje, prawda? Biblioteka gminna jest w całości finansowana przez samorząd, a nie przez rząd. Więc rząd tym się nie zajmował, ale dodawał 2000. Szarpnął się z tego budżetu, prawda? 300 miliardów i dawał 2000 na... Mamy 2000 gmin. Policzmy, ile to jest pieniędzy, jaka to jest skala. Przecież my już jesteśmy państwem, które na coś stać, tak? 2000 gmin razy 2000. Cóż to jest za pieniądz? No przecież to minister finansów nawet nie zauważy tej kwoty. Nawet gdyby ją potroić, czy przez 5 pomnożyć. Więc ja wiem, że są biblioteki, tylko chodzi o to, że samorządy, wiadomo jak funkcjonują, prawda? Więc rząd musi na to nałożyć swoją siatkę. A
dotacji, B wskazań i oczekiwań, bo dotacja jest celowa, na coś, daje na coś, daje na to, na zakup książek i tak dalej i daje na to, żeby robić spotkania, żeby robić to, żeby robić to, żeby robić to. Wszystko to trzeba zacząć bardzo energicznie organizować, żeby za lat 10, 12, 15 gdzieś ktoś się urodził, ktoś poszedł do góry, ktoś zabrał głos publicznie jako właśnie twórca w jakiejkolwiek dziedzinie. Trzeba siać, żeby zbierać, prawda? Jak powiedział Pan Bóg do pewnego Żyda, ty daj mi szansę. Kup los. Proszę Pana, ja powiedziałem w dobrym z tego słowa znaczeniu, że Pan się zamknął i tworzy. Pan mnie źle zrozumiał. Także nie, proszę, ja Panem nie polemizuję. Nie, tylko ja po prostu mówię, że to mi bardzo odpowiadało, proszę Pana. Natomiast, dobrze. Ja chciałem zadać takie pytanie, które wynika z pewnego doświadczenia, z okresu, w którym działałem i tutaj bardzo dużo się działo. W Polsce w latach moich okresu, kiedy byłem studentem. Ja nie pamiętam momentu, w którym my, studenci, nie mieliśmy potrzeby, żeby rozmawiać na temat sztuki, potrzeby, żeby wyrażać się i potrzeby, żeby kreować teatr, żeby kreować różnego rodzaju programy poetyckie, żeby nawet poezja śpiewana zaczęła się rozwijać nieprawdopodobnie, bo była to potrzeba wyrażania. Z tej potrzeby wyrósł Marek Grechuta. Z tego Kofta, z tego tysiące innych ludzi, którzy zaczęli pisać i tworzyć, ale był to okres, w którym teatr był jedynym miejscem, ten studencki teatr, te organizacje studenckie, które szukały, były jak gdyby zaczynem czegoś, co będzie się działo później. To, co obserwowałem niestety z odległości z emigracji, to zauważyłem jedną rzecz, że to wszystko zostało ucięte jak nożem. Nagle nie było na to pieniędzy, nie było potrzeby i nie było prowokacji, żeby młodzi mogli to robić. Jeśli nie ma społeczeństwa, które odbiera albo potrzebuje tego, to wtedy mamy problem, jak to połączyć, jak wydać i żeby to zaistniało na rynku odbiorcy. I tu się pytanie jest, co można zrobić, żeby poezja, żeby sztuka, żeby wszystko to, co jest wartościowe, nagle stworzyć od samego dołu, żeby ruszył ten ruch poprzez ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, tak jak Pan, jak wielu innych wartościowych twórców, którzy siedzą gdzieś w odległości, piszą i są sfrustrowani. Ja myślę, że... Nie jestem sfrustrowany. No, ja nie mówię, że Pan jest, tylko mówię, że znam takich, którzy są, którzy mają właśnie ten problem. Nie wiem, czy Pan zna Grzegorza Walczaka, który pisze bardzo długo i jest bardzo, powiedzmy sobie, zdegustowany. Ano. Ano to rozumiem. Nie, to chciałem, pytanie moje jest takie jedno. Czy Pan widzi potrzebę w rozwinięciu tego, co się nazywa u podstaw, czyli w szkołach jakieś zajęcia teatralne, zajęcia kółka poetyckie, zajęcia, które rozwijają fermentację myślenia i odbierania sztuki, bo sztukę samą, jak się poezję czyta i ktoś, kto nie umie jej czytać, nie będzie jej w stanie odebrać. Natomiast jeśli będzie prowokowany do myślenia i będzie miał tego, który będzie go prowokował, będzie mu otwierał te poszczególne drzwi do tych wartości, które istnieją w tym, to nagle otworzy się jego możliwość potrzeby. Potrzeby, która będzie następnie realizowana w jego życiu codziennym, że on będzie musiał to sobie znaleźć, ten moment, żeby sobie poczytać, żeby natknąć się, żeby coś zrozumieć lepiej, inaczej. Czy nie uważa Pan, że tędy może by była droga, żeby to, co Pan powiedział, że koło kultury jest powoli, miele, powoli się zmienia, czy nie można by było tego zacząć właśnie w takiej pracy, która można by było związać z różnymi środkami od młodych ludzi wrażliwych, którzy szukają i którzy chcą? No, Polska jest, jak wiadomo, krajem starzejącym się, więc no, nie możemy demonizować tych młodych, aczkolwiek siłą daty urodzenia są przyszłością, więc nie możemy ich zaniedbywać. Ja zawsze lubię cytować takie zdanie Józefa Brodskiego, wielkiego poety rosyjskiego, który no jednak pod koniec życia pisał już po angielsku, bo został wymieniony za szpiega.
i zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. On mianowicie powiedział, że narody, które nie czytają poezji, bardzo łatwo wpadają w ręce tyranów. I jest coś, proszę Państwa, w tym, że wolność języka zachowuje tylko poezja. A wolność w języku jest ważna dlatego, że język jest czymś więcej niż narzędziem do komunikowania, bo język czyni z nas ludzi. A jakość naszego człowieczeństwa zależy od tego, jakiego używamy języka, prawda? Bo język jest wszystkim, co mamy. Jest wszystkim, co nas różni od zwierząt i od rzeczy. I sposób nazywania świata to jest również możliwość jego rozumienia, jakość jego rozumienia, sposób rozumienia i skutek tego rozumienia. Bo żyjemy po to, żeby zrozumieć świat, nie w innym celu. Nie po to, żeby się najeść, wyjechać do Egiptu czy w jakimś innym celu. Żyjemy po to, żeby zrozumieć świat, siebie i drugiego człowieka. A to możemy zrobić tylko wtedy, kiedy nasz język jest wolny, jest wielki i olśniewający. A my jako naród polski mamy wielkie szczęście, bo mamy wspaniały język. Mamy wielki, wielki język. I może liczba słów w języku angielskim jest większa, ale jak porównamy sobie, nie będąc filologami, broń Boże, czy lingwistami, brzmienie polszczyzny, brzmienie poszczególnych polskich słów, które określają jakieś zjawisko, czy rzecz, czy uczucie, to zobaczymy, że nasz język jest bliższy światu, bliższy istocie tych spraw. Słowo lśnienie przecież, o tym pisał też Zygmunt Kubiak, bardzo wielki miłośnik języka polskiego, bo on był nie tylko wielkim znawcą Grecji, Rzymu i wielkim tłumaczem wspaniałych poetów. No nie tylko zresztą poetów, bo świętego Augustyna i świętego Łukasza, ale też był wielkim miłośnikiem języka. I on między innymi napisał taki niewielki esej o tym, że na przykład jeśli chodzi o dźwiękonaśladowczość, prawda, naśladowanie muzyki świata, bo świat jest, tak język jest muzyką, więc język i świat korespondują przez muzykę, która jest czymś niewyrażalnym, prawda, czyli wyraża niewyrażalne. Język odwrotnie ma próbować syntetyzować to, co niewyrażalne i próbować przybliżać tajemnicę do człowieka. Wiersz, jak też ktoś powiedział, jest taką walką między poetą a językiem. Język walczy o swoją logikę, o zachowanie swojej tajemnicy, prawda? Tajemnicy, inaczej możemy ją nazwać ciemnością, prawda? A poeta chce nadać wypowiedzi jak najwięcej sensu, prawda? I są bardzo różni poeci, są wielcy poeci, którzy oddawali bardzo dużo językowi i są ciemnymi poetami, bardzo ezoterycznymi, trudno ich zrozumieć, jak Paul Celan, wielki, wspaniały poeta, ale szalenie zamknięty właśnie, szalenie jakby zanurzony w języku. Czasami ledwo tam mu kawałek palca wystaje z tego morza tajemnicy, którym jest język. A są tacy jak powiedzmy Szymborska, która z kolei odrzucała całkowicie, no bo ona odrzucała i metafizykę, i tajemnicę i uważała, że wszystko to, co nie jest bardzo jasne i komunikatywne, jest niepotrzebne, jest balastem, prawda? Ale i taka poezja jest potrzebna, one się jakoś tam uzupełniają. Mnie trochę drażniła ta taka dosyć natrętna filozofia absurdu, która była obecna we wszystkich wierszach Szymborskiej, ale to ciekawe, że w kulturze i potrzebne, żeby w kulturze były bardzo różne propozycje. No tak, no pani się śmieje, filozofia absurdu. No przecież wszystkie wiersze są o tym samym Szymborskiej. Że bez sensu jest to życie, nie wiem dlaczego nie jestem mrówką i tak dalej, prawda? No wszystkie wiersze są o tym jednym. Problemie, a w związku z tym, że człowiek prędzej czy później dochodzi do wniosku, że coś jest na rzeczy z tym, z tą absurdalnością, a może jeszcze gorzej pomyśleć, to jej wiersze były szalenie w związku z tym
aprobowane dosyć szeroko, prawda? Przez ludzi, którzy jakby nie chcieli pójść dalej, prawda? Nie chcieli przekroczyć tego pierwszego wrażenia absurdu naszego życia na świecie. Absurdu narodzin i śmierci. Zamiast znaleźć sens w powiązaniu życia i śmierci. Prawda? No, ale żyjemy w cywilizacji, która nie zgadza się na obecność śmierci w życiu. Unieważnia ją, prawda? Nawet słowo śmierć już jest nielegalne właściwie w kulturze światowej, liberalnej, więc... Więc żeby skończyć ten wątek, żyjemy w czasach, w których język jest degradowany w sposób, nie chcę porównywać tutaj, bo nie lubię tych porównań do czasów komunistycznych i tak dalej, kto bardziej co psuje, czy bardziej tam stosuje przemoc, czy niewolę. Niemniej jednak mamy do czynienia przecież z nowym totalitaryzmem. To nie ulega wątpliwości, że to jest nowy totalitaryzm, tylko wprowadzany za pomocą większości parlamentarnej i za pomocą zmian w prawie. Czyli we Francji już, jeżeli ktoś powie, że aborcja może kobiecie zaszkodzić, dostaje 3 lata bezwzględnego więzienia. No to jest totalitaryzm, bo to jest tłumienie wolności słowa, odbieranie podstawowych wolności człowieka. Jest za pomocą tego, że większość parlamentarna uchwaliła taką ustawę. Więc mamy do czynienia z nowym totalitaryzmem, a żaden totalitaryzm nie może skutecznie działać bez opanowania języka. Podstawą każdej władzy, która nie jest władzą nastawioną na wolność, na dobro, na piękno i na prawdę, jest degradacja języka, jest przejęcie kontroli nad językiem i manipulowanie treścią słów, związków między słowami i sensami, a tym samym manipulowanie tym, co jest główną zawartością języka, czyli pamięcią ludzką. Pamięć to właściwie to samo znaczy, co tożsamość. Więc żyjemy w czasach, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, że ten zdegradowany język wymorduje ludzkość i że w powiązaniu ze zmianami technologicznymi, z tym, że są już kopiowane mózgi ludzkie, nie będą, są kopiowane ludzkie mózgi, proszę Państwa, skanowane ludzkie mózgi i że za chwilę będziemy mieli do czynienia z nadludźmi i podludźmi, chyba wiecie, do której grupy Polacy się będą zaliczać, prawda? Poza kilkoma facetami, którzy wywieźli miliardy dolarów z Polski i kupią sobie przyszłość nad ludzi, no to jeżeli zdajemy sobie sprawę z tych dwóch procesów i jednego zatrzymać nie możemy, bo tak zwany postęp technologiczny jest tak obudowany przez właśnie wszystkie formalno-prawne i przez działalność ustawodawczą i że tego się właściwie nie da zatrzymać, bo ustawa, proszę Państwa, o zapłodnieniu pozaustrojowym nie była po to, żeby zapłodniać pozaustrojowo. Jedyną treścią tej ustawy była możliwość manipulowania za pomocą biotechnologii na ludzkim genotypie. I prawo do produkowania ludzi. Prawo do produkowania ludzi. To było treścią tej ustawy, tak jak taką samą treścią analogicznych ustaw to było we wszystkich innych krajach. Tylko się o tym nie mówiło, nie debatowało, a ustawę zdrajcy przepchnęli, prawda? Zdrajcy w tym wypadku nie tylko narodu polskiego, ale i ludzkości, bo to są regulacje, które są nieludzkie. Natomiast niewątpliwie możemy walczyć o to, żeby walczyć i bronić się na polu kultury. A odnosząc się do tutaj tego pana, do pana, no właśnie na polu kultury trzeba walczyć po jakby obu stronach, to znaczy bez wychowywania publiczności, czyli mówiąc krótko, bez zdobywania większości wśród publiczności, którą trzeba nauczyć, wytworzyć w nich potrzebę kultury, bo ludzie taką potrzebę mają, tylko się w nich tę potrzebę sukcesywnie latami zabija. Na czym polegały pierwsze lata III Rzeczpospolitej? Kasa się liczy, w dodatku 1 milion trzeba ukraść,
Kultura jest zbędna, to jest balast, co było kłamstwem nie tylko na poziomie tym, o którym my rozmawiamy, że bez kultury to można stać przy taśmie, prawda? Bez Mickiewicza naród nie może wymyślić nowych technologii. Ktoś, kto nie wie, kim jest i po co żyje i na jakim świecie, nie może być wynalazcą w najbardziej w informatyce czy gdziekolwiek. To jest prosta jak konstrukcja cepa. W prymitywnych narodach nie ma wynalazców technicznych również. No nie ma po prostu. I w podstawówkach angielskich Chaucera, twórcę języka angielskiego, się czyta. I nikt nie mówi, że on jest stary, że to jakieś może słownictwo, nie teges. Nikt tego nie mówi, bo wszyscy wiedzą, że jeżeli nie będą czytali Chaucera w podstawówce, to naród angielski będzie, za przeproszeniem, gównowart. To znaczy go nie będzie już. I we Francji też czytają François Villona, bo wiedzą, że bez tego nie będą Francuzami. A u nas usiłowała się zlikwidować naukę historii i ograniczyć lektury, wyrzucić Żeromskiego ze szkół. Znaczy to się nie było usiłowanie, bo Żeromskiego wśród lektur obowiązkowych nie ma, proszę Państwa. Nie ma. Jest na liście lektur, które może nauczyciel dodatkowo wybrać. Żeromski. Bez Żeromskiego nie jest się Polakiem. Naprawdę. Więc dlaczego w serialu M jak miłość, czy tam inny tam D jak co innego, nie ma co chwilę scen, że ktoś czyta książkę? Dlaczego dziewczyna nie mówi chłopakowi, zaraz, wysyłam mu SMS-a, odsłonię do ciebie później, bo kończę książkę, ona jest bardzo ciekawa. We wszystkich szczegółowych działaniach w telewizji, w radio, w rządzie, w bibliotekach, w szkołach trzeba lansować wzorce, że się czyta, że ktoś, kto nie czyta, jest głupkiem, wstyd nie czytać i tak dalej. To wszystko można zrobić. Tylko trzeba posadzić paru gówniarzy z firm PR-owskich, kazać im napisać scenariusze, zapłacić im za to ciężkie pieniądze, a później to wprowadzić w życie. A z drugiej strony dać poważne nagrody, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że nie muszą się wyprzeć siebie, napluć na sobie w twarz, żeby zostać twórcą. Bo jak Agnieszka Holland ich nie pobłogosławi z jednej strony, a Kuczok z drugiej, czy tam inna, pożal się Boże, pisarka, to nic z tego nie będzie, bo taka jest prawda. A tu jest z jednej strony chciałoby się, a z drugiej strony się boję, prawda? Powiem taką anegdotę o tym, że Biblioteka Narodowa dawniej, a teraz Instytut Książki, wydaje trochę pism takich najważniejszych dla kultury, prawda, i tak dalej. To jest lista tam, nie wiem, 7, 8 czy 12 tytułów, już nie pamiętam. Oczywiście wszystkie te pisma są poprawne politycznie i tam one zresztą umierają powoli, dotyczące teatru, muzyki i literatury i kultury. No to jest ruch muzyczny, twórczość, dialog, Odra, no cały szereg, już nie pamiętam, ile tych pism jest. I to jest w 100% finansowane przez państwo i jak mówię, dawniej to Biblioteka Narodowa wydawała, teraz Instytut Książki. Redaktorem naczelnym jednego z tych pism jest 79-letni facet, grafoman i tak dalej. I okazuje się, że nie można nic zmienić, bo będzie pisk. Ale w ogóle jak zwolnić tego faceta? Przecież on pracuje, a tu kodeks pracy zabrania zwalniać bez powodu. No jeżeli tak, no to nic się, proszę Państwa, nie zmieni. To 80-letni staruszek będzie zarządzał pismem, które będzie powoli zdychać i będzie promować i dawać wierszówkę jakimś grafomanom podobnym do niego, prawda? Bo władza prawicowa boi się, że w Gazecie Wyborczej napiszą notatkę, że Instytut jest faszystowską jaczejką. To jak się boją, to nie się podadą do dymisji. No albo, prawda? My walczymy o życie. Walczymy, proszę Państwa, o życie, bo jeszcze parę lat i tak jak powiedziałem, 500+ też nic nie da. Nie da się wyborców a la long kupować. Ja tego mówię to jakby językiem teraz trochę z zewnątrz, prawda? Bo nie uważam tego za kupowanie wyborców. Ale nie da się socjalem utrzymać władzy. Bo tutaj słusznie, nie pamiętam, kto to Józek mówił, czy
Józek to mówił, bardzo słusznie. Proszę Państwa, te 30%, które głosowało na Platformę, żeby wygrali wybory, to byli ludzie, których Platforma łupiła z kasy. Zabrała im 50% uzysku, prawda? Na umowy o dzieło. Zabrała? Zabrała, tak? Zabrała OFE? Zabrała. Ukradła fundusz demograficzny? Ukradła. Podatki podnosili? Podnosili. A ci ludzie dalej na nich głosowali. I nadal będą na nich głosować. Wezmą 500... Nie czytają. Właśnie czytają, proszę pana. To my, kurna, nie czytamy. Oni czytają. Ale co, gazetę wyborczą? Książki Szczepana Twardocha, Jurka Pilcha i tak dalej. Oni czytają, oni są konsumentami. Oni robią nakłady tym pisarzom. A którym pisarzom my robimy nakłady? No to trzeba... Musimy to co zrobiło państwo i co zrobiło społeczeństwo w tym celu? Jaki my pisarze się dochowamy? Wszystkich wychowa Gazeta Wyborcza i Nagroda Nikę. Wszyscy się na to orientują, bo nie ma na nic innego się zorientować. Chłopak jest studentem, czy dziewczyna, prawda, zaczyna pisać wiersze, czy pisze opowiadanka, czy cokolwiek, scenariusze. Jak może myśleć o karierę? Gdzie ja zrobię karierę? W filmie przez PiS. Więc tutaj nie ma już zmiłuj się. I nie ma 1% na kulturę. To na kulturę ma być 2%. To znaczy, chyba pan sobie trochę sam odpowiedział na swój pierwszy zarzut, to znaczy mówiąc o państwie, które nie łoży. Przecież przez te 20 parę lat państwo, znaczy ci, którzy rządzili państwem, z premedytacją nie łożyli na nic. Znaczy oni nie łożyli ani na te programy socjalne, ani na rozwój przemysłu, a także nie łożyli na kulturę, z moim zdaniem, z pełną premedytacją. Po to, żebyśmy w ogóle jako państwo, jako społeczeństwo, jako naród opadali. To znaczy... Co prawda, to jest trochę, pan mówił o Wielkiej Brytanii i o Francji. Ja akurat to już parę ładnych lat temu byłem w Wielkiej Brytanii, tam się przyglądałem przez chwilę szkołom powszechnym, czyli tym publicznym angielskim i my wtedy dopiero zaczynaliśmy iść w ich kierunku, bo tam też jest tak, że w szkołach tych publicznych poziom nauki jest żenujący. Są szkoły elitarne, prywatne, do których ci, których na to stać, posyłają swoje dzieci i tam one są uczone w reżimie odpowiednim i tak dalej. Natomiast szkoły publiczne, moim zdaniem w tej chwili wszystko wskazuje na to, że w całej tej kulturze, tak zwanej kulturze zachodniej, czyli państwach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji, ten poziom się obniża albo jest obniżany, dlatego żeby było właśnie łatwiej rządzić ludźmi, dlatego że człowiek moim zdaniem jak raz się wyzwoli trochę i zauważy tą swoją wolność, to nie będzie chciał z niej zrezygnować, chyba że mu zależy na kasie. To się pan grubo myli. Ale jest także to, że jeżeli się najpierw ludzi doprowadzi, a do tego się doprowadziło, do tego doprowadzono w Polsce, że większość ludzi nie było stać na nic, to ludzie najpierw wydają pieniądze oczywiście na jedzenie. Naprawdę ci, którzy mieszkają w Warszawie, sobie nie zdają sprawy. Milion samochodów rocznie przybywa. Niech pan mi nie mówi o jedzeniu. Proszę pana, ja powiem to znaczy... tak, bo użył pan sformułowania łożyć na kulturę. Jedni łożą, inni nie łożą. Proszę pana, nie istnieje faktycznie zjawisko łożenia na kulturę, ponieważ udowodniono w sposób księgowy, że jedna złotówka wydana na kulturę zwraca do Skarbu Państwa w postaci 5 złotych. Więc to jest w ogóle oszustwo, że to wszystko sprowadza się do tego, że naród musi jakimś twórcom
łożyć na nich, bo to dziady, które nie potrafią wyżyć za swoją pracę. To znaczy, ja bardzo dobrze pamiętam początek lat, początek przemian, gdzie jak się popatrzyło w telewizję, jedyną działalnością przynoszącą dochód było robienie reportaży telewizyjnej, bo nic się nie opłacało. Nic się nie opłacało, począwszy od przemysłu, poprzez wszystkie inne działalności. Kultura przynosi, proszę Państwa, oprócz tego, o czym wiemy, że jest podstawą funkcjonowania i bycia człowiekiem, kultura przynosi dochody, bo jest bidny tomiczek poecinie jakiemuś wydać, to plastik zarabia, płaci podatki. Drukarz drukuje, płaci podatki. Księgarnia sprzedaje, płaci podatki. I tak dalej, i tak dalej. Więc i tak jest ze wszystkim. Prawda? A co jest z filmem? Ile tam jest? To jest przemysł. W nowoczesnym języku opisu nazywa się przemysł kultury. Przemysł. Ponieważ to jest naprawdę coś, co obraca pieniądzem i przynosi do budżetu zyski. Więc mając jeszcze w dodatku tę świadomość, i to jest opracowane naukowo, są na ten temat książki, w wielu krajach wydane, przetłumaczone nawet w Polsce, ale to jest dla polskich polityków całkowicie niejasne i nieznane zjawisko. Im się wydaje, że oni muszą zabrać innym pieniądze, żeby dać na tą kulturę, bo wstyd nie dać, a poza tym, żebyśmy się zobowiązali, to coś trzeba dać, prawda? Dać trzeba na czołgi, ale no... Zresztą słyszałem już, że w przyszłym roku więcej ma być wszędzie, ale w kulturze ani złotówki więcej. No to zdaje się, że to jest, jak mówię, gra pozorów, że to nie jest rzeczywiste rozumienie sytuacji i wyważenie proporcji i myślenie strategiczne, a polityk, który myśli taktycznie, myśli kadencją, i myśli następnymi wyborami, nie jest poważnym politykiem, proszę Państwa. Jest facetem, który zabiega o, jak się to nazywa, dietę poselską, a nie o to, żeby dobro wspólne rosło i żeby ten naród był zdolny, bo ten naród stracił elitę. Polska jest narodem bez głowy i ta głowa dopiero odrasta. I bez tego wspomożenia tego procesu, odrastania nam głowy, bo proszę Państwa, to, że zabito tylu ludzi, bo decyzja niemiecko-rosyjska była taka, że skoro się nie dało przez 300 lat Polski zniszczyć bardzo różnymi sposobami, także likwidując to państwo, to oni doszli do prostego wniosku. Wyrżnąć trzeba wszystko. A w związku z tym, że 35 milionów przedwojennych Polaków nie dało się wyrżnąć, bo nawet mieli problem, żeby z Żydów wyrżnąć, prawda? Bo to jest kwestia techniczna. Naukowcy, profesorowie niemieccy, humaniści, prawda, i wielcy Europejczycy pracowali nad tym, jak najwięcej ludzi mordować w najkrótszym czasie i najtaniej, ale Polacy dopiero mieli być na drugim miejscu. Natomiast elity już były mordowane bardzo sukcesywnie. Jak by wyglądał naród polski, nawet pod butem ludzi honoru, gdyby żył Rotmistrz Pilecki i gdyby żyły tysiące innych ludzi w tych samych warunkach, gdyby te same czołgi sowieckie tu wjechały i gdyby tak samo Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja nas zdradziły, czy też zdradzały dzień po dniu od lat 30. przez całą II wojnę światową, a na zasadzie przez 50 lat nas zdradzali. Tu bym wrócił do pana stwierdzenia odnośnie Churchilla, kiedy pan powiedział, że Churchill zdecydował się podczas wojny wydawać pieniądze i będąc tak świadomy kultury, tak łatwo mu przyszło zdradzić nas, którzy broniliśmy Anglię i nawet nie zaprosić nas na defiladę. On bronił narodu i państwa brytyjskiego, proszę pana. No, ale niestety, nie możemy mieć, my możemy i powinniśmy do niego mieć pretensje, ponieważ rząd Jego Królewskiej Mości podpisał z nami układ, który nie tylko, bo to jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy państwo znają tekst tego układu. Otóż tam nie tylko było powiedziane, że oni muszą przystąpić do wojny, jak my zostaniemy zaatakowani, czego nie zrobili,
ale tam było napisane, proszę Państwa, że Wielka Brytania nie zawrze z nikim pokoju bez Polski. Dokładnie. I w tym sensie, gdyby się powołać na ten paragraf, a ten układ nigdy nie został odwołany, to my możemy wnosić o reparację od Wielkiej Brytanii. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Po pierwsze, chciałem bardzo podziękować za wspaniałą poezję. Jestem zachwycony i jeszcze mnóstwo takich przymiotników tutaj bym powiedział. Po drugie, tak jak pan mówił, może niechcący wytłumaczył pan postawę tego śląskiego pisarza Twardocha w swoim wierszu. Może jego stosunek do Polski wynika z tego samego, co ta nienawiść tego syna do zabitego ojca. Po prostu w jakiś sposób Polska go opuściła i stąd te negatywne emocje mogły się wziąć z pozytywnych wcześniej. Musiałby pan znać mój cały wiersz, to po pierwsze, a po drugie, wie pan, Polska jest, ojczyzna jest zadaniem, jest zobowiązaniem. Nie, to nie jest tak, że trzeba nie podołał. Od Polski oczekiwać, a jak Polska się nie sprawdziła, to ja Polskę sobie kopnę. Nie, ale, nie. To, ale to tak nie wolno podchodzić. Ja rozumiem, tylko... Polska jest pewną ideą, a ta idea składa się głównie z tego, że stawia nam zadania. A my mamy kochać Polskę, którą nie musimy utożsamiać z aktualnym prezydentem, z aktualnym premierem, jak najbardziej, z aktualnym oczywiście, ministrem. Oczywiście. Bo Polska jest czymś więcej. Nie tylko w tym sensie, że trwa 1000 lat, który to 1000 lat w nas żyje. Każdy moment naszych dziejów stanowi o naszej polskości. Ale także dlatego, że wszystkie zdarzenia, wszyscy ludzie, którzy żyli, każdy moment życia generała Maczka czy zwykłego chłopa, który starał się przeżyć na Zamojszczyźnie, to jest nasz los. Także los przyszły. Więc nie można z tego tytułu, że coś się nam nie powiodło, obarczyć tym ojczyzny i powiedzieć, no to ty jesteś macochą, to won. To świadczy niestety o tym, jak to powiedział Eliot, że to jest wydrążony człowiek.